2 lipca w archidiecezjalny dzień modlitwy za chorych i pracowników służby zdrowia odbyła się druga pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Tartakowie w obwodzie lwowskim. Mszę świętą dla pielgrzymów, którzy przybyli nie tylko z okolic, ale także z Lwowa i Czerwonogradu, a nawet z Polski. W tym roku uszanować Matkę Bożą Tartakowską przyjechał również proboszcz parafii we wsi Łukawiec koło Lubaczowa w Polsce, gdzie znajduje się oryginalna ikona uratowana przed władzami sowieckimi. Po liturgii słowa miał miejsce obrzęd namaszczenia chorych. A po mszy świętej przed kopią obrazu Matki Boskiej Tartakowskiej zabrzmiała modlitwa zawierzenia. Ta modlitwa jest również odmawiana przez wierzących w Łukawcu co tydzień podczas liturgii do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Przypomnę, że kościół świętego Archanioła Michała we wsi Tartaków powiatu sokalskiego został ogłoszony sanktuarium jeszcze w wieku XVIII, a dokładnie w 1777 roku, a 4 lipca 2020 roku arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki przywrócił sprawiedliwość historyczną i ponownie ogłosił ten kościół sanktuarium Matki Bożej Tartakowskiej. W tym samym czasie ustanowiono też archidiecezjalny dzień modlitwy za chorych i pracowników służby zdrowia archidiecezji lwowskiej, który odtąd obchodzony jest na terenach archidiecezji w pierwszą sobotę lipca. Prowina, moja duże wielka prowina, tomu blachaju, preswiatuj zawsze Divu Mariju, wszystkich angelów ta świętych i was, braty i sestry, modlitwy. Z knihy proroka Isaii. Nащадки мого народу будуть відомі посеред народів. Це родиє, Господи, Боже. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господові. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dominik Samulak, proboszcz parafii Łukawiec z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dzisiaj mamy taką okoliczność, Dzień Chorego archidiecezji lwowskiej. Tutaj czcimy Matkę Bożą Tartakowską, uzdrowicielkę chorych. Oryginał tego obrazu znajduje się w waszej parafii. Czy też jest żywy jeszcze kult Matki Bożej Tartakowskiej, łukawieckiej w waszej parafii? No ja jestem bardzo wzruszony w ogóle tym dzisiejszym spotkaniem, bo dokładnie wczoraj minął rok, odkąd biskup Marian Rojek zamianował mnie proboszczem tej parafii w Łukawcu. Muszę powiedzieć, że za wiele o tym obrazie nie wiedziałem przez 21 lat mojego kapłaństwa. Dopiero kiedy zostałem zamianowany proboszczem, w ogóle poznałem historię, dzieje tego obrazu i muszę zaświadczyć, że rzeczywiście przez ten rok, jak byłem w tej wspólnocie, doświadczyłem bardzo żywego kultu Matki Bożej. Takim zewnętrznym znakiem tego kultu są nasze środowe nabożeństwa do Matki Bożej. To jest taki dzień poświęcony Matce Bożej, jest nowenna do Matki Bożej, tak ją właśnie nazywamy łukawiecką. Oh,
Amen.